To jest coś, że na przykład na początku ktoś był mały, a potem ktoś rośnie i potem jest starszy i ma zmarszczki. Ich organizm jest już zmęczony i się szybciej psuje. Wolniej chodzą, nie podskakują, nie biegają, a rodzice jeszcze brykają, tak jak my. 40. 64. 75. Mają słabą pamięć dziadkowie i babcie, bo dziadek mówi do babci, gdzie przestawiłeś torbę, a na końcu się okazuje, że sam gdzieś przestawił. Odpoczywają. Bo tyle lat muszą paluszkami ruszać, mychą ruszać, no nie wiem, opiekować się swoimi dziećmi, czyli naszymi rodzicami. To bardzo dużo pracy, jak na takich dziadków. Nie pracują, ale opiekują się. Na przykład wnuczkami. Oglądają telewizję, siedzą na kanapie. Czytają gazetę i rozwiązują zagadki. Że się nam opiekują, jak rodzice są w pracy. Mi babcia na długo pozwala telefon. Zabiera mnie czasami do mamy. Dziadek mnie tak broni od rodziców, jak na przykład tata mówi w tej chwili do domu, to dziadek mnie chroni, nie krzycz na Julkę. Wychodzić z babcią na spacer. Ja z dziadkiem najbardziej lubię pobijać rekord. Ja najbardziej z dziadkiem lubię grać w piłkę. Ja najbardziej z babcią i dziadkiem lubię układać klocki Lego. Ja najbardziej z dziadkiem lubię robić zadania. Habilitacje muszą robić, żeby jakby na przykład żeby mieć mocne kości. Muszą dużo warzyw jeść, owoców. Więcej chodzić na dłuższe spacery. Oni to mogą jeść kanapeczki, jajeczko na przykład, ale nie jakąś tam bekon czy coś takiego. Biegać. Rozciągać się. Nie mogą pić Pepsi i Coli, bo to zagraża cukrzycy. A ja jak będę babcią, będę często chodziła na grzyby i bym wychodziła na spacery z moimi wnukami. Czy ja jak będę dziadkiem, to będę chodził na mecze piłkarskie. I wszystkim babciom i dziadka życzymy. Co życzymy? Dużo lat, żeby długo żyli, byli pomocni i żeby byli zdrowi. I żeby mieli dużo szczęścia, prezentów. Żeby byli szczęśliwi. Nie wyobrażam sobie życia bez babci i dziadka. Życzę babciom i dziadkom, żeby się nami często zajmowali, bo bardzo ich potrzebujemy.